Tomasz Golob w żółtym, Liana z niebieskim. Widzieliśmy, jak nasza reprezentacja teraz zjednoczona, ile tam energii wysyłają na pierwsze pole startowe. Pięknie, no, złożył się nam ten turniej. Kibice, którzy tutaj długo czekali, w tej chwili nie muszą już zupełnie siedzieć, wszyscy stoją. Tomek Golob na motocyklu Krzyśka Kasprzaka, myślę, że to było dobre posunięcie, jeśli Tomek faktycznie doszedł do wniosku, że jego motocykl jest zbyt słaby, a najważniejszym elementem tutaj jest start. Krzysiek Kasprzak dzisiaj dysponuje lepszym motocyklem, jeśli chodzi o ten element, a jeśli Tomek Golob wygra start i usadowi się na tej najlepszej linii toru jazdy, to być może nawet Lee Adams na własnym torze nie będzie w stanie go dogonić. Drużynowy Puchar Świata, decydujące starcie. Tomasz Golob wygrywa start i wiezie Lee Adamsa. I co teraz zrobią? Czy nie za szeroko? Tomasz Golob wypuszczony cudownie, ten motocykl Krzyśka. Jak cień za nim Lee Adams, ale na razie jest dobrze. Tomasz Golob fenomenalnie, teraz szukał, celował szprycą w Adamsa, ale ten umiejętnie uciekł spod tej szprycy. Tomasz Golob, czy Adams znajdzie jakiś sposób na naszego kapitana, na naszego mistrza? Tomasz Golob spokojnie zmierza do mety. Trzeci jedzie Gafurow. Nie ma to żadnego znaczenia. Ostatni jest Dawid Rut. Tomasz Golob. Już kierownik startu trzyma żółtą chorągiewkę. Ostatnie okrążenie. Tomasz Golob. Nie szło mu dzisiaj. Męczył się straszliwie. 3 punkty tylko zdobył w 4 wyścigach. Ale teraz pozwala sobie już na taki gest. Pół okrążenia przed metą. Ręka w górze. Polska zdobywa puchar imienia Owe Fundyna na własność. Zgotowali nam tutaj niesamowicie dramatyczny, no nie wieczór, dzień, ale złote medale znowu są nasze. Zapowiadał Marek Cieślak, ten wspaniały człowiek, szaman Max Speedwaya, że będziemy po ubiegłorocznym finale w Wojens, że będziemy odbierać złoty medal Duńczykom. Duńczycy przetrzebieni, w ogóle nie dojechali do finału, a teraz zobaczmy, co się dzieje. Niesamowitego. Piąta godzina znowu na smoczyku. Ale mamy. Wymęczyliśmy? Wywalczyliśmy po prostu na torze. To, że nie układał się ten turniej tak, jak chcielibyśmy, tak, jak życzyli sobie nasi zawodnicy. Ale powtarzaliśmy to przecież wielokrotnie, że trzeba się skupić, trzeba...